O kurczę, chyba trochę przesadziłem, ale no przechodzić to sobie będę mógł tak tutaj tędy, nie muszę dookoła. Telewizor jako tako widać, jak się usiądzie tutaj to tym bardziej, ale wielkie to, wielkie to. Dobrze, że tutaj jest nisko, to wstając czy to do kuchni, czy do kibelka, to mogę sobie tutaj tylko zrobić krok. Ja jestem przyzwyczajony do takich warunków, na blokach miałem jeszcze ciaśniej. No tylko jakby ktoś chciał tutaj telewizor oglądać od tej strony, no to chociaż tutaj z pufy też będzie widać. Zresztą u mnie kina nie ma, także dla mnie wystarczy. Dla mnie ewentualnie jakiegoś znajomego, jedno sobie siądzie z tej strony, drugie z tej strony, na telewizor można patrzeć. Tylko mi to mocno pokój zagraciło. Mogę to trochę... Jeszcze, o tak, także no tutaj też mam wąskie przejście, ale już zawaliłem ten pokój maksymalnie, dopiero to przywiozłem, jeszcze wózek stoi na korytarzu, dopiero to wciągłem i zobaczmy, czy to działa. Podłączyłem przedłużaczem od strony kuchni, bo tam za wersalką mi się nie chce przeciągać kabla, a tutaj może być i zobaczmy, czy to po 3 latach nieużywania, bo w garażu stało, pajęczyny to obrosły, syf był niemiłosierny, musiałem 3 ściereczki użyć, żeby go jako tako do porządku doprowadzić. Zobaczmy, czy zadziała. Już się przestraszyłem, że nie. Elektromagnes brzęczy. Jeszcze zobaczę, czy zacisk elektromagnetyczny działa, czy opór działa. Gdzie tutaj ten opór? Tutaj się opór zwiększa. Najpierw muszę jakiś program włączyć, start. Gdzie tutaj był jakiś start, kurczę? Reset. Start, stop na razie. Kurczę, na jakiś manual muszę dać. Chyba leci. I zobaczmy, czy zacisk działa. Czy obciążenie, jak dam na maksa, zaciśnie elektromagnes. Jest, ściska. Coraz ciężej. Także nie zepsuł się. Nie zepsuł się w tym garażu. Najwyżej jakieś pająki przemiele i pajęczyny w środku, ale sprzęcik działa i teraz w niepogodę, jak będzie deszcz padał, tym bardziej jesień, zima, będę mógł w końcu na tym zasuwać, bo on jest potężny jak na mój wzrost, te 1,90 m, fajnie te rączki daleko się wychylają, że aż trzeba lekko tułów skręcać. A jeszcze tutaj te podesty można sobie przykręcić bliżej albo dalej. Tam pod spodem są motylki i 3 otwory na tych płozach, że można trochę przesunąć w tą albo w tą. W tej chwili chyba mam, kurczę, na tym otworze z tej strony. Czyli mogę je jeszcze dać do tyłu bardziej. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Zresztą jak mi tak było wygodnie, to chyba tak zostanie, bo pewnie zbyt duże, jeszcze większe skręty tłowiem musiałbym robić, żeby jakbym sobie te podesty przesunął jeszcze o te, no co najmniej 7-8 cm jeszcze się da, ale myślę, że tak będzie dobrze. No, a tak narzekałem, że mi paczki nie chcą iść, a tutaj się odezwały, no, przyszły maile i z DPD, i z DHL, że jutro będzie Astrolux WP3, latareczka laserowa, prawie do 3 km zasięg, czyli coś podobnie jak mój Astrolux MF05, tylko że mój Astrolux MF05 ma o wiele szersze światło i dużo boków, czyli tego wylewu, a laserowa będzie miała tylko punkt, ale też na dystansie dosyć szeroki, nie jak typowy laser, że tylko widać kropeczkę, ale to jest latarka laserowa. No i lornetka taka potężna mi przyjdzie. Także jutro wam to pokażę.
A na razie sobie odpocznę, wózek schowam i muszę się przyzwyczaić do tego układu w pokoju, bo tam pod okno jednak to nie zmieszczę, bo to jest niestety za długie. Myślałem, że to jednak troszeczkę mniej miejsca mi zajmie i niestety tam tego nie wcisnę. Musi być tutaj, nie ma innego wyboru. Także szafkę już wykopałem z niektórymi sprzętami na strych. Tylko wzdłuż mi się znowu tutaj mocno, kurczę, miejsce ograniczyło. I to przejście mam takie ograniczone. No ale w sumie można obejść to z dwóch stron. Tutaj tylko mały kroczek do góry. Tutaj też da się obejść dookoła, tylko muszę te płyty znów ustawić na skrzynkę, bo mi przejście zawalają i kasety. No, to jutro się widzimy z nowymi zabawkami. Latareczka laserowa i lorneta taka, kurczę, prawie 40-centymetrowa, gigantyczna. Ja mam też takiego Skymastera, dosyć dużego. O, bo kiedyś trochę, jak mówię, tą astronomią i astrofotografią się interesowałem. Za to coś to kiedyś dałem chyba z 500. Taki Celestron potężny. O, to ma zooma od 20 do 100 razy niby. Gdzie są te zaślepki? Gdzieś w torbie powinny być. Dokładnie. Tutaj mam gumowe zaślepki na soczewki. Tutaj jest taka jedna wielka. Tylko ona mi się trochę psuje, ale no można ją jeszcze używać. Ale już ostrości nie mogę regulować pokrętłem, tylko muszę ręcznie, bo mi się ta regulacja zepsuła. Ale no ta latarka ma z 28 cm, a tamta z Chin będzie miała chyba 37, także będzie gigant. To już jest wielka lorneta, ma potężny zoom. Naprawdę, jeśli ktoś nie ma stabilnej ręki, to nie potrafi tym patrzeć. Ewentualnie jednym okiem, ale naprawdę kilka osób to testowało. Niektórzy nie są w stanie utrzymać tej lornetki, żeby coś, cokolwiek przez nią zobaczyć. Oczywiście ją można też do statywu przykręcić. No, ale ja tam sobie radzę. Alkoholikiem nie jestem. Łapy mam stabilne. Potrafię sobie utrzymać w rękach nawet teleskop i przez teleskop sobie patrzeć z ręki, także z tamtą lornetką też nie będę miał problemu. Ale dobra, nie przeciągam. Tak teraz wygląda mój pokój. Jeszcze bardziej zagracony, ale już wszystko co najważniejsze poznosiłem do domu. Reszta to duperele i meble jeszcze z garażu do komórki. A na razie uciekam. Hejaski.